Laguna, to był piękny skok. Nie mogę uwierzyć, że to mój ostatni trening przed wyjazdem na upiorną wymianę. W tej nowej szkole w Madreszczu będzie na pewno bardzo fajnie. Ale będę za wami strasznie tęsknić. A zwłaszcza za Gilem. Oby ta nowa upiorka Lorna nie wskoczyła w twoje płetwy, jak cię nie będzie. Hej, Gil, pójdziesz ze mną po południu na zakupy? Gil, obiecałeś mi, że pomożesz mi w tej, sprawie. Jasne, w tej sprawie. Zgadzasz się? Oczywiście. Dzięki za wyrozumiałość, Laguna. Wow, Gil i Lorna plumkają sobie razem, a ty nie masz nic przeciwko? No co ty, dlaczego? No wiesz, zazdrość. Byłabym zazdrosna. Tak straszliwie, potwornie zazdrosna, że aż bym... Irina, rozumiem. Jednak jesteś zazdrosna. No jasne, że jestem. Wybacz, po prostu rodzice Gila cieszyliby się, gdyby zerwał ze mną i zaczął chodzić z kimś słodkowodnym jak Lorna. Czemu z nim nie pogadasz? Bo to znaczyłoby, że mu nie ufam. A ja ufam. Prawda? A powinnyśmy pójść za nimi, nie sądzisz? O tak, koniecznie. Ja nie słyszę, co oni mówią. To nieważne, że pochodzimy z dwóch różnych światów. Pasujemy do siebie. Wow! Laguna! Sairina! Gil! Sairina! Co wy tu robicie? Laguna doskonale wie, co wy tu knujecie. Laguna już wie o Finie? No jasne! Kto to Fin? Słonowodny chłopak Lorny. No tak, tak, oczywiście! Fin. Cześć! Fin to słonowodny tryton, a ja jestem słodkowodna. To jak ja i Gil. Pewnie ci doradzał, jak masz o tym rozmawiać ze swoimi rodzicami. Tak. Nie wiem, jak powiedzieć ojcu o moim chłopaku. Przepraszam, że ci podkradłam Gila na tak długo. Nawet nie zauważyłam. A tak w ogóle, to co tu robicie? Ja chciałam ci dać te... muszle, żebyś miał pamiątkę. Och, Fin, jeśli Gil i Laguna są tak szczęśliwi, to nam też się na pewno uda. Zostawmy tych dwoje samych. O, Gil, szkoda, że nie możesz zobaczyć, jak w liceum Don Straszota jest pięknie. I poziom mają tu zabójczy. O, wiedziałem, że polubisz Madreszcz. Tak, ale tęsknię za tobą. Ja za tobą też, Laguna. Ale hej, przynajmniej mam tu coś, co mi ciebie przypomina. Dziś jest ostatni dzień zapisów do programu upiornej wymiany potworów. Skorzystajcie z tej możliwości i spędźcie starszy semestr za granicą, w innym kraju. Szkoły z całego świata czekają na wasze zgłoszenia. Patrzcie, ile mamy wampistycznych miejsc do wyboru. Upioryż, Transylwania, Duchbaj. Zdecydowałaś, dokąd chcesz jechać, Drakuloro? Nie mam pojęcia. A co, jeśli źle wybiorę? Au, nie mogę znieść tej presji. Mam dla ciebie najlepszą propozycję. Wyjdź na starszy semestr do liceum w Himalajach. Szkoła w Himalajach. Dobrze się składa, bo mam sporo fajnych zimowych ciuchów, których nigdy nie noszę. Ale coś mi mówi, że powinnam jechać tam, gdzie są też inne temperatury niż tylko zimna i super zimna. Może powinnam wybrać takie miejsce, w którym jest... A dużo sztuki i kultury? To co powiesz na Madreszcz? O, straszy semestr w Hiszpanii. O, bardzo artystyczne. Przepraszam, senior Dragon. Czy wiesz, która godzina? Nieważne, nie spieszy mi się. Nie, ten kraj chyba jednak nie jest dla mnie. Uważam, że jest płetwastyczny. Zapisuję się od razu. Upiurlandia? Nie wiem. Horrorgentyna? Może. Republika Trollminikany? Skąd mam wiedzieć, czy jeśli coś wybiorę, to nie stracę jakiejś lepszej okazji? To może zdecyduj się na kraj, który ma po trosze wszystkiego. Shibuya? Japonia? Jest tu dynamika i szybkość wszystkich nowoczesnych miast. Ale jest tu także kojący spokój natury i ogrody zen. A scena modowa różni się od wszystkiego, co widziałaś. Sen! Poza tym, to jedyna możliwość wyjazdu, jaka została.
Spędziłaś cały dzień wyobrażając sobie siebie w różnych miejscach i straciłaś poczucie czasu. Zrobił się już wieczór, wiesz? Dobra. To niech będzie Shibuya w Japonii. Panie i panowie potwory, witamy w Shibui w Japonii. Shibuya była doskonała w mojej wyobraźni. Ale teraz, gdy tu jestem, co będzie, jak nie będę tu pasować? A jeśli nikt mnie nie polubi? Może dokonałam złego wyboru? Konnichiwa! Mam wrażenie, że będę się dobrze czuć w Shibui. Buenos dias, chicos y chicas! Mówi do was Marie! Relacją na żywo z mojej pięknej wioski w Monster Picchu! Ja uwielbiam wielkie fryzury, wielkie buty i wielkie przygody! Za parę godzin wskoczę do pociągu i pojadę na cały straszny semestr do Straszyceum! Biorę udział w międzyszkolnej upiornej wymianie! Czy będę tęsknić za Monster Picchu? Claro! Oczywiście, ale... Jak wiecie, ten szalony upiorek zawsze chętnie rzuca się w wir nowych przygód. Moja kuzynka Yeti już uczęszcza do Straszyceum i dziś ma przyjechać do Monster Picchu, żeby wyruszyć razem ze mną do Straszyceum. Halo, kuzynko! Tutaj Abby! To mój ostatni dzień w Monster Picchu i bardzo bym chciała pokazać ci moją wioskę, zanim wyjedziemy. No dobrze, oprowadź mnie, ale wieku 8. Czy widziałeś jakieś miejsce piękniejsze niż Monster Picchu? Tak, tak, bardzo tu ładnie. Dużo wielkich stóp, ale musimy już iść na stację. Dobra, masz rację. Czas na spotkanie z przygodą w Straszyceum. O, ale najpierw musisz koniecznie popłynąć w dół rzeką Amazonii. Ten ma na imię Gabi, a tamten Angelito. Zaraz, a gdzie jest świnka Pantalones? Tak, te świnki morskie są słodkie i w ogóle, ale naprawdę musimy już iść. Co sądzisz o swojej nowej fryzurze? Jestem nią naprawdę zachwycona, ale pamiętaj, że... Si, pociąg ucieknie, tak, wiem. Ale nie możesz stąd wyjechać bez obejrzenia naszej bajecznej dżungli. No, ale po tym koniec już tych atrakcji, dobrze? Ucieczka przed zadem małpek to zupełnie nieoczekiwana atrakcja. Mówiłam ci, że dojdziemy na tę stację w swoim czasie. Ale przyznaj, Abby, wspaniale się u nas bawiłaś, co? Jeżeli mam być szczera, było super. Marie, ty wiesz, te platformy są zabójcze. No wiesz, taka stopa musi się prezentować. O, cześć, dziewczyny, nie wiecie, co się stało z Abby? Nie widziałam jej od tygodnia. O, ja wiem, gdzie ona jest. Buenos dias, chicos y chicas. Mówi do was Abby, pominam, z relacją na żywo z Monster Picchu. Czuła się tam tak świetnie, że postanowiła zostać jeszcze tydzień. Dla tych z was, którzy mnie nie znają, uwielbiam wielkie fryzury, trochę za wielkie buty i wielkie przygody. Dzięki mojej kuzynce Marie. Kiedy krewnicka powiedziała, że możemy urządzić bal mrocznego kwiatu w szkolnym ogrodzie, nie byłam świadoma, że to będzie oznaczać pracę przy tym zielsku. Wyluzuj, Cleo, nie jest tak źle. Tylko popatrz, jak obcowanie z przyrodą wszystkich uszczęśliwia. Ostrożnie, Lorna. To najrzadsza roślina w całym ogrodzie. Mroczny kwiat, który rozkwita tylko raz na każde 1300 lat. A dziś będzie okazja to zobaczyć na balu mrocznego kwiatu. Szkoda, że Laguna nie obejrzy tego ze mną. No właśnie, ona wciąż jest w Madreszczu. Och, Gil, wiem, jak się czujesz. Tęsknię za moim chłopakiem, który jest w Straszy Kocji. O potworze mowa. Ja muszę już iść. Lorna! To SMS od chłopaka Lorny. On pisze, że z nią zrywa. Biedaczka! To co zrobimy? Nie pozwólmy, żeby siedziała sama w pokoju i płakała. Przecież dzisiaj jest impreza. Zróbmy wszystko, żeby Lorna miała elektrystyczny wieczór. Operację pomóc naszej kumpelce Magnesi, czas zacząć. Hej, Lorna, twoje straszyciółki mają z tobą pewien bardzo ważny temat do omówienia. I twój straszyciel. Nie ruszę się stąd. To katastrofa.
Lorna, przyniosłeś mi tu super zestaw do potwopocieszania w kryzysie sercowym. Czyli upioraśne kosmetyki, 4 lata prenumeraty Potwobitu i największy deser lodowy, jaki udało się w biegu znaleźć. Nie, dzięki. Nie zobaczymy, jak zakwita mroczny kwiat. Mogę ja spróbować? Lorna, czy możemy chwilę pogadać? Dzisiaj jest bal mrocznego kwiatu i pomyślałem, że może zgodzisz się ze mną pójść. No wiesz, jako przyjaciółka. Gil, jesteś taki kochany. Laguna to wielka szczęściara. Tak, pójdę z tobą na ten bal jak z kolegą, ale nie mam się w co ubrać. Zobaczcie na stylizację. Pokażę ci taki krok, który nazywam bezdenny ślik. O, Gil! Dzięki, że namówiłeś mnie, żeby przyjść na tę imprezę. O wiele lepiej się czuję wśród przyjaciół. I przy okazji będziesz mogła zobaczyć, jak rozkwita mroczny kwiat. O, nie warto. Coś wam powiem. Widziałam to raz i wierzcie mi. Mroczny kwiat śmierdzi. Och, nie psuj nam przyjemności, Cleo. Mroczny kwiat jest podobno najpiękniejszym kwiatem na świecie. Tylko żałuję, że nie ma tu laguny, żeby... Co to ma znaczyć? Zgadnijcie, kto wrócił z Shibuyi! Ale... Gil! Jak mogłeś? Laguna, słowo, że to nie to, na co wygląda. A wygląda na to, że Gil jest z Lorną Magnesi na balu mrocznego kwiatu. A więc to jest to, na co wygląda. Laguna, ja wyjaśnię ci nie. to. Nie, specjalnie przyjechałam wcześniej z Madreszczu, żeby ci zrobić niespodziankę na balu. Przychodzę i co widzę? Że jesteś z inną dziewczyną. Ja wychodzę stąd. Laguna! Mroczny kwiat zaczyna się rozwijać. Pierwszy raz od 1300 lat. Miejmy nadzieję, że jest inny niż mroczny kwiat, który widziałam. Tamta roślina cuchnęła. Laguna, ja zaprosiłem Lornę na bal tylko jako przyjaciel. Zerwał z nią dziś chłopak i, wiesz, potrzebowała kogoś, kto ją trochę rozponurzy. Rozumiesz? Zachowałeś się bardzo szlachetnie. Przepraszam cię za tę scenę, ale ja... Wyobrażałam sobie, jak to będzie, kiedy się wreszcie spotkamy. Jesteś zaskoczony, tulisz mnie w ramionach i razem oglądamy, jak rozkwita mroczny kwiat. O, na ości! Mroczny kwiat! Gil, przegapimy to! A ja wolę być tutaj, z tobą. O, Gil, chodźmy! Zaczyna się! Tam w środku coś jest! To jest coś? Czy... ktoś? To jest potwór! To nie pierwszy lepszy potwór! Witamy cię w Straszyceum! Jesteś gościem honorowym! To jest Aminita Nightshade! Imprezka dla mnie? Niepotrzebnie. Nie, w sumie to jednak było potrzebne. Jestem tego warta. Cleo the Nile. Dużo czasu upłynęło. To wy się znacie? Tak, Cleo i ja znamy się z dawien dawna. Z czasów grobowca. Całe wieki temu. I to dosłownie. To jest stara historia. Biedna Cleo. Ty nadal podpierasz ściany? Sama przyszłaś na bal? Jeśli chcesz wiedzieć, to jest mój chłopak Dius. Witaj, wężogłowy. No cześć. Cleo, pozwolisz, że pożyczę go do tańca? Zawsze bez problemu dzieliłaś się swoimi rzeczami. Cleo, ej, co ja mam robić? Zatańcz ze mną ten taniec i każdy taniec, już zawsze. Oczywiście. Tak się cieszę, że wróciłam, Gil. Cleo, twoja kolej. Prawda czy strachy? Może dla odmiany strachy? No cześć, Cleo. Okej, aż takich strachów się nie spodziewałam. Co to ma być? Co ona tutaj robi? Przestań, zaprosiłam ją. Jest nowa, a nowym nigdy nie jest łatwo, no wiesz. Dawno się nie widziałyśmy. Zaraz, to wy się znacie? Oj, znamy się. I to nie od dziś. Drakulora, o mamusiu, ale ty masz kiecki. Pożycz, błagam cię, pożycz. No kochana, to możesz się pożegnać z kieckami.
O, wyglądasz jak modelka. Dzięki. W sumie to jestem modelką. Patrzcie, moje fotki. Zawsze noszę przy sobie parę sztuk dla wielbicieli. To moja torebka! Aminita, wiesz, gramy sobie właśnie w prawda czy strachy. To ja wybieram... prawdę. Dobra, mów, skąd się znacie z Kleo? Ojej, to jak, Kleosiu? Zdradzimy im naszą historię? A więc zakwitam tylko raz na 1300 lat, więc moje ludki zawsze robią z tego aferę. Wasza królowa w końcu się przebudziła! To mają być wiwaty? Wysilcie się trochę, ludzie! Ależ wy macie szczęście, naprawdę! Możecie cieszyć się moją osobą od rana do nocy. Chwila, to niesprawiedliwe. Też chciałabym na siebie popatrzeć w końcu... I wtedy moi ludzie zrozumieli, że taką rzadkością, takim cudem jak ja, trzeba się podzielić ze światem. Wtedy właśnie sprezentowali mnie rodzince Denailów. Od wieków przebywaliśmy w tym naszym smutnym grobowcu. Przyznaję, że dopóki nie pojawiła się Aminita, było raczej nudno. O, przyjaciółko słodka, ale masz ciuchy. Koniecznie musisz mi pożyczyć. Co zrobiła? Pożyczyła sobie. Wszystko sobie ode mnie pożyczyła. To też wezmę, dobra? O, to też ekstra. I to super. Pożyczam parę spinek, okej? Okay? Okej. Okay. Teraz sen dla urody. Ale nie myślcie sobie. Najgorsze dopiero przed nami. Nudne to wasze więzienie. Zobaczymy, czy da się stąd może jakoś wydostać. Aminita! Dziewczyno, znalazłaś wyjście. Błagam, sprowadź pomoc. Nie ma sprawy, papa. Ale przyda mi się diadem. Nie rozumiem. To chyba miłe, że poszła po pomoc. Bardzo miłe. Szkoda tylko, że nigdy nie wróciła. No, głupia sprawa. A ja wierzę, że potwory się zmieniają. Kleo, prawda czy strachy? Wybierz strachy. No to strachy. W takim razie wystraszę cię, jeśli nie pogodzisz się z Aminitą. Zgoda. Potworniaście! A ty, Aminita, co wybierasz? Aminito? Moje sukienki! Aminita wszystko mi zabrała! Pożyczyła! Tak, Minął kolejny straszny semestr. Wiecie, co to znaczy? Upiorne albumy! Leo, wyszłaś totalnie pazurzaście na tym zdjęciu. A ja wyszłam upiorystycznie na tym zdjęciu. O, ty mówiłaś o mnie. Sfotografuję was. Dzień upiornych albumów! Kto to jest? Ja! Całkiem niezła fotka. Jak to zrobiłaś? Przepraszam za to, ale uwielbiam wchodzić innym w kadr. Jestem Lorna, Lorna Magnesi. O, pewnie jesteś potworem z upiornej wymiany międzyszkolnej. Pochodzisz... z jeziora Loch Ness, które leży w górach straż Szkocji. Może słyszałeś o moim tacie, potworze z Loch Ness? Zaskoczyłaś nas, panno Magnesio! Cóż, ktoś tu musi sprawdzać waszą czujność. Witaj, o najdroższy, najukochańszy ojcze, jakiego tylko można sobie wymarzyć. Nie pozwalam ci wyjść na powierzchnię, Lorno. Ale ty byłeś na powierzchni. Tak, i nie wynikło z tego nic dobrego. Czyżbyś zapomniała, ile miałem kłopotów przez to małe zdjęcie? Zaczęły się do nas zjeżdżać tłumy normalsów z całego kraju. Wszyscy szukali naszego zamku! Proszę cię, będę bardzo uważać. Czy mówiłam ci, że jesteś najlepszy? Tak, mówiłaś. Jedna godzina. O, tatku, dziękuję! Ale nie wolno ci zbliżać się do normalsów! Chociaż zdjęcie zrobili ładne. Dlaczego to zrobiłam, ale ten aparat miał w sobie coś takiego, że nie mogłam się oprzeć. Po prostu musiałam wejść w kadr temu człowiekowi. To zdjęcie obiegło cały świat i wszyscy chcą się teraz dowiedzieć, kim jest ten psujący kadr potwór z Loch Ness. Jak? Dobrze wyszłam? W związku z najazdem normalsów na nasze jezioro postanowiliśmy z tatą wyjechać na jakiś czas. Dowiedzieliśmy się o programie wymiany w Straszyceum. Była to dla mnie szansa, by poznać inny świat na powierzchni.
W ten sposób dzięki jednej fotografii znalazłam się tu, w Straszyceum. I dalej lubię pozować do zdjęć. Mamy przyjemność jako pierwsze powitać cię w Straszyceum i życzyć ci powodzenia w pierwszym dniu szkoły. O, to nie jest mój pierwszy dzień. Byłam tutaj cały straszymestr. Na razie! Do zobaczenia później! Dziewczyny, Lorna nie żartowała. Jak ja uwielbiam wiosnę. A ja się cieszę, że uszyjemy sobie odlotowe sukienki na bal mrocznego kwiatu. Bardzo potworzaste. Sukienka jest śliczna, ale wyglądałabym w niej lepiej, gdyby moje włosy nie były takie potworne. Jeśli któraś z nas powinna coś w sobie zmienić, to raczej ja. Patrz, jaki mam wielki i długaśny ogon. Moje uszy są zdecydowanie za mało spiczaste. A ja chciałabym mieć zieleńszą cerę. No a ja? Żadnych pieprzyków. Doskonale symetryczna twarz. Jestem zbyt urodziwa. Cisza! Marisol, przestraszyłaś nas. Przestraszyć to ja was dopiero mogę i to porządnie, jak nie przestaniecie być takie potwornie negatywne. A ty nigdy nie chciałaś czegoś w sobie zmienić? Tak, kiedyś w Monster Picchu okropnie się wstydziłam. No, rozmiaru moich stóp. Serio, nie mogłam patrzeć na własne stopy i nie chciałam, żeby ktokolwiek na nie patrzył, a zwłaszcza... Sam Squatch. Gotowa byłam zrobić niemal wszystko, żeby ukryć stopy przed innymi wielkimi stopami. To był prawdziwy stopowy koszmar. Aż pewnej nocy znalazłam genialne rozwiązanie mojego problemu. Stopopowiększacze! Gwarancja, że twoje stopy staną się 3 rozmiary większe! Ty się wstydziłaś, bo uważałaś, że twoje stopy są za małe? A coś ty myślała? Ja miałam najmniejsze stopy w całej wiosce! Na stopopowiększacze musiałam wydać wszystkie oszczędności ze świnki skarbonki. Przyszły w samą porę na dziką imprezę w dżungli Monster Picchu. Mieli tam być wszyscy znajomi, między innymi Sam Squatch. To chyba działa! Wow! Wszystko w porządku? Si. Bueno. Czy chciałabyś zatańczyć? Tak! Si, jasne. Dotarło do mnie, że skoro on nie zwraca uwagi na rozmiar moich stóp, to ja też nie powinnam. Lubi mnie taką, jaka jestem. To bez sensu przejmować się czymś, czego nie mogę zmienić. Więc od tamtego momentu postanowiłam akceptować siebie całą, taką, jaka jestem. Ach, zastanówcie się nad tym, jak będziecie przeglądać się w lustrze. Hej, dzięki za wczorajszą powieść. Myślę, że czasem potrzebny jest ktoś taki, kto przypomni, że Straszyceum jest po to, żebyśmy akceptowali siebie w całości. Tylko nie wszyscy to rozumieją. Nie słyszeliście? Wielkie stopy to ostatni krzyk mody! Monster, monster, hey, monster, monster, hey, come on, let me show.